serdecznie na zamku w Nitycy. Jak co roku nazywam się Jarek Rzędowicz. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o wstydliwej przypadłości. Jest to choroba, która trafia absolutnie wszystkich pisarzy. Natomiast jeżeli zapytacie dowolnie wybranego pisarza, to oczywiście on jest na to kuloodporny. To jest coś takiego jak choroba morska wśród żeglarzy. Jeżeli znacie kogoś, kto zdarzało mu się pływać po morzach, to zawsze wam powie, że wszyscy chorowali, tylko nie on. I Writer's Block jest dokładnie tak samo. W rzeczywistości jest dokumentowane, że to generalnie może trafić każdego. Objawy są proste. Siedzi się z zamiarem napisania książki albo opowiadania. Nawet do wczoraj się pracowało jeszcze. Po czym w pewnym momencie włączasz komputer i gapisz się na pusty ekran przez 8 godzin. Jest zablokowany i zamarznięty. Brak jakiejkolwiek treści do przekazania, brak pomysłów, brak zdolności budowania zdań, po prostu nic. Wewnętrzna pustka, muza odeszła, studnia wyschła, koniec pozamiatany. I to nie jest tak, że człowiek jest zmęczony, potrzebuje chwili przerwy, że potrzebuje resetu, że się znudził tym, co robi. To jest po prostu niemoc, impotencja. Tylko że intelektualny. W takiej sytuacji człowiek się próbuje koncentrować, pisać na siłę, albo zapomnieć o tym, co rozprasza i skoncentrować się na pracę, ale wszystko, co się pisze, jest drugim. I zostaje trafione backspace'em. Był na przykład taki pisarz zwany Graham Greene, który uchodził za wyjątkowo płodnego i zostawił po sobie dziesiątki powieści, nigdy nie uwierzył, że jego to trafiło, a tymczasem trafiło jak najbardziej. I on przełamał to w taki sposób, że wrócił do sytuacji z dzieciństwa. W dzieciństwie on porzucił szkołę średnią, bowiem jej wyżej ruszył. Gdzieś tam próbował uciec z domu, został schwytany i doprowadzony z powrotem. Ponieważ jego ojciec był dyrektorem szkoły, to była taka w sumie dosyć poważna sytuacja. Skierowano go na terapię. I w ramach tej terapii on uznano, że jest niestabilny emocjonalnie. W ramach tej terapii prowadził coś, co nazwał dziennikiem snów. Co rano wstawał i zapisywał swój sen. I tę technikę warto zapamiętać, bo sny nie podlegają dyskusji. Kiedy człowiek pisze o czymkolwiek, nawet jeśli to jest fantastyka, to można tak zweryfikować, powiedzieć, to jest głupie, to jest nieprawdziwe, tam to jest źle napisane, czy coś. A w wypadku snu nie ma żadnych takich reguł, bo nie można człowiekowi powiedzieć, że to niedobrze, że śni nielogicznie. Dzięki czemu on mógł pisać bez konsekwencji. Mógł pisać całkowicie puszczając wodze wyobraźni i pamięci. Nie miał problemu z tym, że musi coś wymyśleć, bo mu się przyśniło, że pisywał tak, jak było. I to sprawiło, że z czasem odzyskał zdolność pisania. Ale to jest przypadek jednostkowy. Generalnie blokada pisarska istnieje odkąd ludzie piszą, natomiast w literaturze psychiatrycznej jak najbardziej. Gdzieś się pojawiła w latach 40. XX wieku za sprawą jakiego Edmunda Berglera, który przez 20 lat badał, po prostu, że wtedy to się nazywało neurotyczne zahamowanie procesu twórczego, albo dlatego, że on był psychoanalitykiem, takie były czasy. On robił liczne wywiady z twórcami, którzy deklarowali problemy. I to, co mu się udało odkryć, to fakt, że to nie jest to, co wszyscy dookoła sądzą, kiedy mają do czynienia z takim człowiekiem. No bo pierwsze, co ludzie mówią, to, że leniwy taki jest. I już okazało się, że nie, to nie ma nic do rzeczy. Bo ewentualnie może się znudził. Ewentualnie może się wypalił, jego źródło inspiracji gdzieś przepadło. Tego się zresztą pisarze obawiają najbardziej, dlatego to jest takie miażdżące, jakby dokładnie. No, okazało się, że wcale nie. Były jeszcze takie teorie, że oni cierpią na brak motywacji zewnętrznej. To się nazywało teoria czynszu. Landlord teorii. To znaczy, że niby jak pisarz zarobi na tyle, że zapłaci rachunki, to dalej mu się nie chce. Okazało się, że też. No więc co? No, to był psychoanalityk, patrzył na problemy jak psychoanalityk.
50 roku opublikował po tych wszystkich rozmowach i badaniach artykuł w piśmie American Imago, gdzie stwierdził, że pisarz funkcjonuje jako psychoanalityk i podświadomie usiłuje rozwiązać własne wewnętrzne problemy przez narzędzie sublimacyjne, jakim jest pisanie. Czyli pisarz był zablokowany twórczo, ponieważ był zablokowany psychicznie. Miał coś w głowie, co należało naprawić psychoterapią, to wtedy mu się odblokuje wspólnie pisanie. I fajnie. Tylko jak z każdą teorią psychoanalityczną, jest taką, że się zakłada różne rzeczy zgodnie z założeniami teorii i już. A tymczasem nie wiadomo skąd on niby wiedział, że pisanie jest sublimacją czegokolwiek. Tego nie dowiódł w żaden sposób. Dlaczego źródłem problemu ma być zablokowana psychika, a przede wszystkim co to w ogóle jest zablokowana psychika? Po prostu wymyślił sobie fajne określenia i cześć. W latach 70. i 80. to z kolei badało dwóch facetów z Uniwersytetu w Yale, Jeremy Singer i Michael Barrios, i oni prowadzili badania na żywych pisarzach. Zgromadzili sobie potężną grupę kontrolną i grupę eksperymentalną. Nazbierali tam poetów, scenarzystów, pisarzy, pisarzy non-fiction, no, całą czeredę takiej hałasły różnej. Przy czym ci, którzy byli w grupie eksperymentalnej, musieli wykazać, że faktycznie nie robią żadnych postępów od co najmniej 3 miesięcy w ich głównych projektach. Przekonać badaczy, że rzeczywiście mają rajdestwo. No i następnie byli badani i przez miesiąc byli monitorowani 60 różnymi testami psychologicznymi. I to było porównywane z tymi, którzy funkcjonowali normalnie. Wyniki były absolutnie, znaczy tak stawowe, absolutną rewelacją. Okazało się mianowicie, że zablokowani pisarze są nieszczęśliwi. To był niesłychanie oryginalny wniosek. Okazało się, że mają objawy depresji, lęki, cierpią na nadmierny samokrytycyzm, obniżenie ekscytacji takiej życiowej, zadowolenia z pracy, brak poczucia wartości, zwątpienie, objawy kompulsyjno-obsesyjne, powtarzalność, perfekcjonizm, bezsilność. Takie. No, same rewelacje, tego do tej pory nie podejrzewam. Ale za to udało im się stwierdzić, że istnieją 4 typy blokady pisarskiej główne, ich zdaniem, można by to jakoś podzielić inaczej. I każdy miał inny typ objawów. Efekt był ten sam dokładnie, to znaczy, kiedy będzie 4, to nie wiadomo. Pierwsza grupa to byli ludzie, których paraliżował głównie dominujący stres, napięcie. I to im odbierało radość z pracy. U drugich te same efekty i cały ten rider's block generował agresję w kontaktach interpersonalnych. To znaczy, jak się takiego pytano, kiedy wreszcie skończy książkę, to pił w mordę. Trzecia grupa raczej reagowała tak, że była oklapła, bezwolna i apatyczna. No nie, z takim nawet nie było o czym rozmawiać. Czwarta w ogóle reagowała takim złością, wrogością i rozczarowaniem na zewnątrz. Ci byli najbardziej agresywni. Zresztą obwiniali właściwie czynniki zewnętrzne, głównie o to, co się z nimi dzieje. Okazało się, że każda z tych grup rąkniętych pisarzy była zablokowana w inny sposób. Łączyło ich to, że wszyscy byli mało twórczy, mieli problemy z wyobrażaniem sobie czegokolwiek, tworzeniem obrazu w głowie. Jeżeli już jakieś wytworzyli, to te obrazy były banalne. Znacznie bardziej niż powinny być banalne. Ci z dominującym stresem i napięciem byli blokowani głównie przez wybujały samokrytycy. Znaczy, nawet jeżeli coś wymyślali, to i tak uważali, że to jest do pani. Blokowali się cały czas, tworząc tą samą scenę albo partię dialogu i nie będąc w stanie ponadto wyjść. Cały czas się kręcili w kółko, bo to cokolwiek wymyślili, to dalej było do pani, więc jeszcze raz i nic z tego nie wynikało, to tu się wiesz. Z kolei ci mniej agresywni mieli tendencję do tego, żeby się porównywać z innymi.
zdolność do używania wyobraźni, tylko że wyobrażali sobie wyłącznie interakcje z innymi ludźmi, to jak będą krytykowani, albo w jaki sposób ich praca będzie krytykowana. Ta apatyczna i oklapnięta grupa była dotknięta najczęściej, oni najciężej, oni w ogóle nie potrafili marzyć, wyobrażać sobie niczego, tworzyć obrazów z wyobraźni. Mieli zerową motywację i oryginalność. Natomiast ta agresywna grupa czwarta potrzebowała motywacji zewnętrznej, jakichś takich niezależnych nagród od otoczenia, poczucia, że są doceniani i tego typu rzeczy. I ci byli najbardziej narcystyczni. Tam dochodziło do takich sytuacji, że w zasadzie facet się tłumaczył, że boi się pisać, bo nie chce być obiektem zazdrości. Albo jak żal im było oddawać powody własnego umysłu innym i woleli je podświadomie zachować dla siebie. Beznadziejny przypadek. No i oczywiście podobnie jak ten Bender, ci dwaj panowie byli zdania, że problem jest natury psychiatrycznej, tylko że trzeba było stworzyć inną terapię dla każdej grupy, jako że prezentowali różne postaci rajterskie, postaci tego zaburzenia. Więc jedna grupa wspólnie omawiała problemy, siedząc w takich grupach wsparcia. Druga wykonywała ćwiczenia w tworzeniu barwnych obrazów wyobraźni. Inni siedzieli w takim cichym pokoju, dostawali jakiś bodziec, który potem proszono, żeby opisali to twórcze. Na przykład słuchanie muzyki i kazano im potem słowami opisać tę muzykę. Na przykład albo jakiś widoczek mieli opisać, albo coś w tym rodzaju. Mieli tworzyć senne wizje, również opisywać coś odlegle związanego z ich projektami, ale w taki sposób odjechane, żeby to nie była kontynuacja projektu, tylko coś dookoła. Terapia trwała 2 tygodnie. Okazało się, że to w zasadzie działa. Nie jest tak, że terapia była w stanie usunąć writer's block, ale te ćwiczenia kreatywności pozwalały na taki rozwój, pozwalały usunąć napięcie, przekonać faceta, że nadal coś potrafi i stopniowo był w stanie ruszyć z tym, co robi. Podobnie jak ten dziennik snów Grahama Greena, o którym mówię. Jest też taki niejaki Scott Barry Kaufman z Uniwersytetu Pennsylvania i on uważa, że dobrą metodą terapii jest przy blokadzie twórczej przelewać na papier cokolwiek, zapisywać znaną sobie wiedzę, pomysły, dosłownie cokolwiek, improwizować. I że należy uświadomić sobie, że proces twórczy jest irracjonalny, jest nieliniowy. W związku z tym pisarz nie powinien się przejmować tym, że pracuje nieliniowo albo że popełnia błędy, ponieważ to jest robienie czegoś trochę po omacku. Większość ludzi nie potrafi dać sobie na to przyzwolenia, chcą mieć wszystko opracowane od A do Z, wiedzieć co robią, gdzie się znajdują. Natomiast najczęściej autor sam nie wie, czego szuka, póki tego nie znajdzie. I danie sobie przyzwolenia na taki stan rzeczy, to jest jakaś metoda na złagodzenie blokady pisarskiej. I właśnie dobrze jest pisać coś takiego jak ten dziennik snów z założeniem, że to nikt nigdy tego nie będzie czytał. Wtedy człowiek się nie przejmuje, czy to jest dobre, nie przejmuje się, czy to jest wartościowe, nie przejmuje się niczym. Po prostu pisze. Tak jak mu akurat się wydaje i nie ma znaczenia, co z tym będzie, bo nic z tym nie będzie. To ląduje w jakimś pliku, który nigdy nie zostanie do niczego użyty. Chyba, żeby było inaczej, to jest tak. Teraz mam pewną ilość rad i ćwiczeń, które wyprodukowali różni autorzy. Bo to, co przed chwilą sobie omówiliśmy, to są takie niby podstawy naukowe. Natomiast do problemu poszczególni pisarze podchodzą różnie, ale dość wielu z nich pisze takie krótkie poradniki na ten temat, jak sobie z tym radzić, bo są o to proszeni, dlatego że problem jest powszechny. I na przykład mamy tu niejakiego Briana Morlanda, to jest autor horrorów historycznych i współczesnych, pisarz grozy generalnie. I on wymyślił następujące rzeczy. Jeśli się zawiesiłeś przed pisanie, zajmij się czymkolwiek, co też jest kreatywne, ale nie jest pisanie. No, to może być obróbka zdjęć, malowanie, wyszywanie, obojętne co, bo to zdaniem stymuluje te same obszary mózgu, a nie wiąże się z tym stresem, który się bierze z zawieszonej pracy. Należy temu poświęcić jakiś czas, a teraz wrócić
piszą cokolwiek, co ci strzeli do głowy. Nieważne jaki temat, nieważne o czym, publicystyka, proza, kazanie, listy, cokolwiek. Pamięć. Wszystko jedno co, należy to traktować jako rozgrzew. Po jakimś czasie wypisywania takich różnych głupot można spróbować usiąść do właściwego projektu. Należy wstać i zacząć się ruszać w dowolny sposób. Zatańczyć, uprawiać tai chi, cokolwiek, wyskoczyć przez okno, cokolwiek, co pozwala swobodnie płynąć myślą i odwraca uwagę. Kolejna rada. Należy wyeliminować dystrakcję, znaczy wyłączyć telefon i internet ze szczególnym uwzględnieniem Facebooka i Twittera. Sprzątnąć biurko. Majzel na biurku wprowadza umysł w konfuzję, bo powoduje, że trochę jak w Tao, to ten nieporządek na biurku jest odzwierciedlany przez nieporządek w głowie. Na to się odciąć od hałasu. Trzeba groźbami, prośbą, biciem zmusić najbliższych, żeby szanowali to, że człowiek teraz pracuje, a nie tak skoro nic nie robisz, to na przykład po kartofle albo zrobić. Nie, teraz jest czas pracy. Tak? Nieważne, że nic nie robię, bo właśnie, że robię. I wyznaczyć sobie reżim minimum 3-4 godziny dziennie, kiedy się pracuje i już nie fronteruje się wtedy płodu. To dla mnie opowieść o żelaznych babolach akurat, ale on pisze, próbuj pisać o świcie. Po wczesnym przebudzeniu mózg jest nadal w fazie teta, jak w trakcie snu i daje to czasami niezwykłe efekty. No, w moim wypadku dałoby to nie tylko niezwykły efekt uderzenia twarzą o klawiaturę. Można myśleć o, jeżeli się natrafiło na konkretne problemy fabularne, myśleć o ich rozwiązaniu przed zaśnięciem, to rzekomo pomaga. No i moje ulubione rozwiązanie pana Orlanda, to z tej planety. Mianowicie magia wody. Bierzesz szklankę wody przed snem i wygłaszasz w tej wodzie życzenie. Chcę odnaleźć natchnienie, by być kreatywny, przez sen rozwiązać wszystkie problemy, rano obudzić się w najbardziej płodnym i kreatywnym nastroju. Następnie to powinna być afirmacja, że obudzę się, rozwiążę. Nie, żądam tego odwodu. Ty masz ich to wytłumaczyć. Wypija się połowę, odstawia, idzie się spać. A następnie po przebudzeniu należy wypić drugą połowę tej szklanki i natychmiast po tym przebudzeniu i wypiciu wody iść do roboty na co najmniej godzinę. Myślę, że to działa. Czy można ścikać pomiędzy? Mam nadzieję, że tak. Chociaż z drugiej strony, jeżeli to ta woda jest kluczowa, to nie możesz tej połowy wysikać. Tak się wydaje. Można wysikać tak, jak się Teraz możemy zobaczyć, co o tym wszystkim sądzi niejaki Chuck Palahniuk. To jest ten, co napisał Kamienny Krąg. I potem Piotr. Ten wykombinował takie rzeczy. Kiedy nie chce ci się pisać, ustaw minutnik na godzinę lub pół, a następnie usiądź i pisz do czasu, aż nie rozlegnie się dzwonek. Jeśli wciąż nie masz ochoty na pisanie, po godzinie jesteś wolny. Świetnie. Pracujesz godzinę dziennie, nic nie powstaje, jesteś wolny. Ale zazwyczaj do czasu, gdy budzik zadzwoni, będziesz już tak zaangażowany w pracę, bawiąc się tak dobrze, że zechcesz ją kontynuować. Ten referon nie rozumie spezwajterstwo. Zamiast do minutnika możesz umieścić ubrania w pracy lub suszance i wykorzystać tu urządzenia do odmierzenia czasu twojej pracy. Zamieniając zaprzątającą myśl pisarską na bezmyślne pranie lub zmywanie naczyń, zyskasz przerwę, która potrzebujesz na pojawienie się nowych pomysłów i inspiracji. Jeśli nie wiesz, co dalej się ma wydarzyć w twojej powieści, umyj swoją toaletę. Zmień pościel. Na litość boską odpuszcz komputer. Lepszy pomysł na tej. Pewnie kiedyś nadejdzie. Zatem, że będę miał czysty komputer i toaletę. To jest przygotowanie do tego, jak stajesz od głową klawiaturę. Wyczyścić wcześniej komputer. No tak. To jest ciekawa rada. Twoja publiczność jest mądrzejsza niż się wydaje. Nie bój się eksperymentować z formą i przesunięciami w czasie. No tak, tu można poznać Palahniuka. Osobiście, jemu chodzi o to, że filmy uczyniły nas bardziej obytymi z prowadzeniem fabuły.
szkoły i współczesny czytelnik jest mądrzejszy. Nie będę się wypowiadał przez uprzejmość. Zanim zasiądziesz do napisania sceny, przemyśl ją w głowie i poznaj jej cechy. Chłopa. Co wcześniejsze wydarzenia wniosą do tej sceny? Co zostanie w niej ustalone dla późniejszych? Jak daleko popchnie twoją fabułę? Gdy pracujesz, prowadzisz samochód, ćwiczysz mniej jedynie ją w pamięci. Gdy pojawią się pomysły, zrób kilka notatek. Jasne. I tylko wtedy, gdy zdecydujesz się na szkielet danej sceny, siądź i ją napisz. Nie podchodź do nudnego, zakurzonego komputera bez czegoś konkretnego w głowie. Tu jest też mądra rada. Zaskocz sam siebie. W sensie, że jeżeli zaskoczysz samego siebie, to zaskoczysz też czytelnika. No pewnie tak, tylko nie wiem, czy w sposób zamierzony. Kiedy utkniesz w jakimś miejscu, wróć, przeczytaj wcześniejsze sceny, aby oszukać porzucone postaci lub szczegóły, które możesz przywrócić niczym ukrytą broń. To nie jest taki zły pomysł. Tu on pisze, pod koniec pisania podziemnego kręgu nie miałem zielonego pojęcia, co zrobić z biurowcem. Ale przeczytawszy ponownie pierwszą scenę, znalazłem obrzucony komentarz o mieszaniu nitro z parafiną oraz o tym, jak burkliwy jest to sposób na produkcję ładunków wybuchowych. Ta pobożna głupotka nie wyszła z parafiną, okazała się doskonałą, ukrytą bronią, uratowała mędrówkę opowiadacza. No okej, to się rzeczywiście zdarza. Z kolei podczas pisania Helu 3 wielokrotnie nadziałem się na coś takiego, że dogoniła mnie i przeskoczyła historię. Znaczy, dla tych, którzy tego nie czytali. Główny bohater to jest człowiek, który pracuje w mediach, nagrywając różne filmy, ponieważ on ma sprzęt, który wygląda jak okulary, jest jednocześnie kamerą i rejestratorem. Jest to coś w rodzaju youtubera, tylko że w jego świecie to zastępuje właściwie media. Ludzie głównie oglądają takie filmiki, tam jakąś kontekstem i z tego czerpią informacje. Oczywiście większość tego materiału jest głupia, bo polega na tym, ktoś się przewrócił przy spadku ze schodów, no i czasem tam są rzeczy istotne. No i bohater stanął wobec takiej możliwości, że może nagrać jakieś elity, które się bawią w niedostępnej dla innych drogiej restauracji, na tą zamkniętą imprezę, on się tam może wkręcić. No i ledwo to napisałem, pojawiła się afera podsłuchowa Sowa i Przyjaciel. Ale ja już to miałem napisane, tak? Okazało się, że tak nie może być, bo zwłaszcza, że to się dzieje, powiedzmy, tam 30 lat do przodu, no to nie ma tak, że się przemyci kamerę w guziku albo schowa w cukierniczce, jest poza miastem, nie. Po prostu nie, bo się będą pilnować, no działający sprzęt elektroniczny można ukryć, personel można przeszukać, no tak nie działa, zwyczajnie nie. Więc musiałem myśleć 3 miesiące nad tym, co z tym zrobić, w końcu wymyśliłem. Pewnie, że wam nie powiem co, bo może ktoś przeczyta tego. Ale wymyśliłem. I musiałem uciekać się do czegoś takiego dosyć często, bo akurat ta książka ma taką fabułę, że takie numery jak z tym sobą i przyjacielem zdarzały się co chwilę. Coś opisywałem, czym to się działo w świecie realnym. Jasno, to jest bardzo realne. Czy ty jak piszesz? Właśnie w tej chwili, nie wiem czy uważnie słuchałaś wykładu. Zawsze możesz liczyć na tłumacza na inny język. On mi sam zmienia na postaci.
zabrali po prostu. Dzięki losowej zmianie imion zyskasz dystans potrzebny do poznęcania się nad tą postacią, albo co gorsza skarowania jej, jeśli opowiedz naprawdę go potrzebuje. No dobra. Następna. Są trzy sposoby mówienia. Nie wiem, czy to prawda, ale słyszałem podczas seminariów i wtedy miało sens. Te trzy typy to opisowy, pouczający i wyrażający. Opisowy. Słońce wstało wysoko. Pouczający. Idź, nie biegnij. Wyrażający. Au. Większość pisarzy używa tylko jednego z nich, najwyżej dwóch, ty używaj wszystkich trzech, wymieszaj je. Ludzie tak rozmawiają. To jest genialna rada. Napisz książkę, którą chciałbyś przeczytać. Nie wiem, co masz zrobić, jeżeli ci się nie chce czytać. To jest też znakomite. Zrób sobie zdjęcia na okładkę teraz, kiedy jesteś młody. I zdobądź nie tak, to jest dobre. Czy jesteś pewien, że to jest parodia? Nie. Pisał to. Ja tak wspomnieć przy nagrodach. Ale to. Pisze o sprawach, które naprawdę cię poruszają. Jedyne to jest warte pisania. Podczas kursu niebezpieczne pisanie, Tom Spalmauer podkreśla, że życie jest zbyt cenne, by spędzić je na pisaniu ułagodzonych, konwencjonalnych historii, do których nie czujemy przywiązania. No tak. Writer's Block polega na tym, że w danym momencie do żadnej historii, gdy nie czujemy przywiązania, uważamy, że wszystkie są banalne. Kolejna lista porad od kolejnego pisania. Zaczyna się ambitnie od cytatu z Czarca Bukowskiego. Pisanie o blokadzie pisarskiej jest lepsze niż nie pisanie w ogóle. Okej, jest taka książka Chandlera, Długie pożegnanie, i tam jednym z drugoplanowych bohaterów jest pisarz alkoholik, który właśnie jest zawieszony w pisaniu i ma jakieś poważne z tego powodu problemy. Ta zagadka kryminalna jest trochę gdzie indziej, tylko że on jest ważny dla fabuły. Tutaj mamy z kolei główne przyczyny blokady pisarskiej zdaniem tego autora. Pierwszy to jest czas. To po prostu nie jest dobry czas na pisanie. Pomysł musi dojrzeć, nim zostanie zapisany. Okej. Okay. Pomysł rzeczywiście musi dojrzeć, tylko czasami to jest jak wstrzymanie kapusty albo wina w beczkach. Czasem dojrzeje, a czasem spaśnieje. Strach to jest inna przyczyna. Niektórzy pisarze odczuwają lęk przed skonfrontowaniem swoich pomysłów i siebie z innymi ludźmi. Ten lęk to główna przyczyna, na której niektórzy pisarze nigdy nie zostają pisarzami. No okej, okay, to jest już Writer's Block w formie śmiertelnej. Perfekcjonizm. To było opisane w Dżumie Kami. Nie mam pojęcia, czy teraz to jest lektura szkolna, ale ja miałem jeszcze. Tak. Jest tam postać jakiegoś pisarza, który przez całe życie cyzelował jedno pierwsze zdanie powieści. Właśnie perfekcjonista. On w kółko pisał to jedno zdanie, no zawsze było niedobre. Ponieważ było zacytowane w tej książce, to pamiętam, że w ogóle było niedobre, ale cały czas nad nim pracował i nie był w stanie pójść dalej. To jest tak, że po prostu chcesz, żeby wszystko było doskonałe, zanim podpiesz klawiaturę, a w efekcie nigdy nie zaczniesz. Teraz tak, jak sobie radzić z Bokiem w wojnie tymi trzema przyczynami. Tu ten pan pisze, każdy przypadek jest inny, tym samym każdy potrzebuje innych rozwiązań. Tak, iść na spacer. Usuń dystrakcję, zrób coś, co poruszy w tobie krew fizycznie, tak? Należy się przebiec, zatańczyć, skopać worek treningowy albo ogródek, przejechać na rowerze, coś w tym rodzaju. Baw się. Świetna rada. Znam autorów, którzy są w Writer's Block i tak się już bawią chyba drugi czy trzeci rok. Zmienię otoczenie. Na niektórych działa, na niektórych nie, ale nie zawsze jest takie proste. Jak pisarz nie pisze, to też nie zarabia, a zmiana otoczenia zwykle kosztuje. To twoja kariera pisarska nie rozwija się najlepiej, jak jesteś bez słowa. Aczkolwiek w jakimś filmie widziałem konkurs oni nad komedią, że gdzieś w Wisconsin było dwóch facetów takich trwali z Wisconsin i syn jednego z nich dorósł, wybierał się wyprowadzić stamtąd gdzieś do miasta, do koledżu, właśnie zamierzał zostać pisarzem. I ten przyjaciel ojca, który był takim kompletnym zarośniętym drwalem, mówi: wiem, czytałem o pisarzach, najpierw musisz głodować w wielkim mieście.
jest rada, którą ja akurat uważam za bardzo dobrą. Należy przeczytać książkę. Nie złą, ale nie za dobrą. Za dobra sparaliżuje. To będzie przekonanie, nie no, tak to ja nigdy nie będę w stanie pisać, do widzenia, żegnaj o okrutny świecie. Nie, książka ma być niezła, ale jednocześnie jej autor ma w irytujący sposób robić wszystko źle. Się czytaj, fajna historia, ale ty zaraz to wszystko spieprzysz, to się nie tak robi. I to daje motywację do tego, żeby napisać własną. Ale skąd takie książki brać? Jak wybiera się? Na czuja, znaczy to się zauważa. Znaczy są na przykład autorzy, którzy są utalentowani i piszą dobrym językiem, ale jednocześnie generalnie robią jakieś takie marnawe fantasy. Na przykład. Po prostu wiesz, bo to jest cykl, jest 15 tom, ale wiesz, że on dobrze pisze, tak? Znaczy na pewno należy wybrać książkę dobrze napisaną, dobrym językiem. Przynajmniej jeśli idzie o mnie. Na przykład kiedyś kupiłem taką, nic mi nie mówiła, bo też nie, ale przeczytałem parę stron, mówię ok. To się nazywało Składany Nóż. To się działo w jakimś takim świecie podobnym do starożytności. On tam był jakimś takim cwaniaczkiem, który się pił gdzieś tam, aż został władcą czegoś. No w każdym razie to historia była taka sobie, ale była fajnie napisana. Coś mało z niej wynikało na koniec, bo to opisuje jego karierę dość błyskotliwą, aż do upadku i już. Takie rozwiązanie czysto fabularne, nie ma tam żadnego, nic specjalnie nowego. No, kolejne rady są takie typu, pisz co popadnie, nie mając zamiaru tego publikować, no to już ustaliliśmy, to podobno wiem. Posłuchaj muzyki, okej, okay, no. Ja na przykład zawsze słucham muzyki przy pisaniu, bo to mi odcina hałasy z zewnątrz. Czasami przez część roku pracuję na wsi, mamy domek na działce, tam jest, ale tam też są ptaki, koguty, sąsiad z piłą łańcuchową. Wystrzelać. Znaczy na wsi nie, no, wtedy, jest taka od cisza, że to idzie od tego można zacząć powieść. No, też można spróbować. Na przykład gdzieś w odległości od pół kilometra do kilometra mam sąsiada, który ma albo jakiś taki hangar, albo garaż z blaszanymi drzwiami, albo wywrotkę, albo cholera wie co. Znaczy w nieregularnych odstępach czasu rozlega się takie głębokie, blaszane dum. I cisza. I zaczyna się pomysł na powieść. No. Co tam tu pnęło? Co tam tu pnęło? No. Naprawdę chcesz czytać o facecie z blaszanym garażem? Tak, no. Co tam jest? Marzenie życia. No to ja nie wiem. Problem w tym, że to dum rozlega się w bardzo nieregularnych okresach czasu. To nie jest tak, że on poszedł, znalazł młotek albo siekierę i coś tłucze. Czyli facet ma ciekawe życie, nie ma uregulowanego trybu życia. Nie no, nosi coś i kopie w te drzwi, bo ma ręce zajęte. No. Ale czym? Jak to czym kopie? No, nie, ręce zajęte. Czym ma zajęte? Kukurydzą, przecież nie kładę poprzednio. Ale to jest przyczyna, dla której także na wsi używam słuchawek. Ubiera się wcześniej w tą skórę, wie. Ja się kupuję mało. Przemień na nagle. Na pewno nie jest to jak. Oczywiście jest słynna rada, zaparz sobie kawy. No ale miewając Writer's Block zaparzyłem sobie kiedyś 50 kawy, bo za palpitacją serca nic więcej nie uzyskałem. Wprowadź codzienny reżim pisania. Dalej, oczywiście tak, tylko że przy działającym Writer's Block to jest reżim codziennego gapienia się w ekran aż do momentu odpalenia sapera. Ewentualnie wykopu, czy czegokolwiek. Nie korzystam z mediów społecznościowych. Wiem. Mniej. No tak, to wiem. Rada, spędź trochę czasu z kimś, przy kim czujesz się lepiej. No, tak, ale to samo w sobie też nie działa. No. To jest wartościowe. Użyj mózgów do rozwikłania problemów. Oczywiście, o ile zagadnienie polega na tym, że ma się konkretny problem fabularny, to tak, to oczywiście można z kimś przedyskutować, zacząć rzucać jakieś... Masz takie... jakiś pomysł? Jak no tak, ale to problem się zaczyna, jak nie masz żadnych pomysłów i już. Wtedy masz tego pana obu? Nie, to działa tylko wtedy, jak masz ten problem, który opisałeś w chemii, tak, że coś się stało i teraz trzeba coś zmienić, żeby nie było dokładnie tak samo. Dokładnie, o tym ja dość często, to zaraz omówimy, bo to jest widziane w następnym paragrafie. Teraz mamy kilka rad na temat tego, co nie pozwala wyjść z impasu. To jest istotne. Po pierwsze, przekonanie, że się nie ruszy z miejsca, póki nie przyjdzie natchnienie. Rzeczywiście, jak mówię, no, nie mogę nic wymyśleć, więc jak wymyślę, to ruszę. Nie.
nie działa. Bo to jest jak z odpalaniem samochodu na pych. Można to zrobić, jeżeli silnik nie chce odpalić, a koła się muszą kręcić. Jeżeli się uprzemy, że on stoi na biegu i nie ruszy, póki nie odpali, a nie odpali, póki ruszy, no to, to jesteśmy w Writer's Block Window. To jest trochę tak jak sytuacja u faceta, który się nie może rozgrzać, póki nie pobiegnie, a na pewno nie pobiegnie, póki się nie rozgrzeje. Kolejna rzecz, która nie pomaga, to użalanie się nad sobą. Okej, z tym jestem skłonny się zgodzić. To pomaga, ale nie na Writer's Block i na krótką chwilę. Znajdowanie wymówek i argumentów, dla których nic się nie robi. Nie są żadne wymówki. I najważniejsze, czytanie i słuchanie wykładów o tym, jak pokonać Writer's Block. Najlepiej pokonać Writer's Block pisząc. Ten autor. I znowu wracamy do tego, że należy pisać cokolwiek. Tłuc parę dni, byle czego, tak jak ten w tym długim pożegnaniu, ten autor pisał właściwie jakiś komentarz do swojego życia, takie jakby listy do samego siebie. I on to tłukł tak dzień w dzień, bez względu na to, czy był przejrzysty, czy pijany, czy pisał, czy nie nawet. Natomiast w tym wypadku mało pisał, natomiast ponieważ główny bohater Chandlera znalazł te zapiski, to się dowiedział czegoś tam, co mu pozwoliło rozwiązać zagadkę kryminalną, ale tamten autor też stosował taką technikę i możemy mieć niezerowe podejrzenie, że Raymond Chandler też tak chyba robił. Te rady, które wam teraz przeczytałem, były chyba jakiego Jeffa Końca, autora czterech bestsellerów, ale ja żadnego nie znam. Teraz są typy Writer's Block. Nie masz pomysłu. To moim zdaniem jest makabryczna sytuacja. W tym wypadku człowiek nie wie co i o czym ma pisać, gapi się w ekran albo tak długo, aż uzna, że zakończył dzień pracy i wypalił dziurę w ekranie, albo do włączenia Facebooka, no, czegokolwiek innego. W tym przypadku działają sztuczki i ćwiczenia, swobodny strumień świadomości i tam pisanie tych takich rzeczy bez znaczenia. Kończy się to optymistyczną frazą, że pomysły leżą na ulicy. Tak naprawdę to jest kwestia czasu, tylko trzeba ruszyć z czymkolwiek. Tu jest bardziej realny problem, który jest mutacją poprzedniej sytuacji. To znaczy masz pomysły, tylko że wszystkie są do bani. To jest tak. Rzeczywiście są okresy, kiedy człowiek ma więcej pomysłów, nie może zrealizować i wtedy się je zostawia na później. Tylko że to właśnie przypomina składowanie jakichś zapasów w beczkach. No, część się po prostu zdeaktualizuje, bo upłynie za dużo czasu. Część się odkłada na później, dlatego że człowiek jest przekonany, że sobie z nimi nie poradzi. To jakoś dojrzeć, coś przeżyć jeszcze, bo brakuje czegoś, jakby wiedzy i w osobowości autora. No ale są pomysły, które po paru rozdziałach przestają być atrakcyjne, nigdzie nie jadą, albo tak naprawdę to jest pomysł na jakieś tam opowiadanie, a nie na powieść, a próbujemy z tego zrobić powieść. No i tak, pomysły może i leżą na ziemi, ale te naprawdę dobre leżą dużo rzadziej. I tu jest. Więc generalnie można odkładać te pomysły, które nie wychodzą i wrócić do nich po jakimś czasie, bo może to oznaczać, że autor musi do nich dorosnąć, albo wpaść na nowe pomysły i to jest taka słaba rada. Jeszcze część pomysłów może się sprawdzić, która na świecie. Tak, wtedy się trzeba zmodyfikować. Ja wtedy z tego impasu z podsłuchami w restauracji wybrnąłem, bo przypomniałem sobie pewien artykuł naukowy i użyłem zupełnie innej technologii. Opierają się o coś, co istnieje rzeczywiście, tylko nikt tego nigdy nie wykorzystywał w praktyce, bo nie bardzo jest jak. Natomiast mam świat przyszłości, to jestem w stanie sobie różnicę technologiczną przeskoczyć jakoś, ale cała teoria jest. Coś, co najczęściej mnie się przydarza. Znaczy, masz plan, ale nie jesteś w stanie przejść do kolejnego punktu. Więc plany autorów są różne. Są albo
mniej albo bardziej szczegółowe. Moje są dosyć rzadkie, to znaczy są najważniejsze wydarzenia, jest taka drabinka zdarzeń, kolejne punkty, ale pomiędzy nimi jest sporo miejsca. Czasami jest tak, że ja wiem, że bohater ma otworzyć jakieś drzwi, dajmy na to, ale nie wiem, co jest za tymi drzwiami. Bo to jakby do przejścia dalej z papułą nie miało znaczenia, że już tam coś musi być, to co ma znaczenie i wymyślanie tego czasami mnie wiesza. Inna rzecz jest taka właśnie jak z tą sobą, że mam realną przeszkodę, która stoi na drodze bohaterowi. To może być zamknięty sejf albo potężnie broniony jakieś miejsce, gdzie on się ma wedrzeć. Tylko że kłopot polega na tym, łatwiej jest wymyśleć te zabezpieczenia, one muszą dla czytelnika wyglądać na realne. To nie może być tak, że były wielkie, stanowe drzwi, on je kopnął i wszedł. Już nie, tak się nie bawimy. Jak coś jest zamknięte, to jest zamknięte. Jeżeli jest ciężko bronione, to jest ciężko bronione. Ja teraz muszę wymyśleć, jak to przejść. Nawet łatwo wymyśleć zamknięty sejf, ale jak otwierać sejf, to przecież nie mam pojęcia. I wymyślanie tego otwierania sejfu to jest ten moment, który może zablokować, bo bez tego się nie da. A zrobić się tego w zasadzie też nie da. Innymi słowy, wrzucam bohatera z bombą przywiązaną do pleca na płonącym spadochronie do działającego wulkanu pełnego rekinów i co teraz. Nie może być sobie tylko znanym sposobem, bo tak zarobię nawet na bułeczkę. A czasami jest tak, że nie można przejść od punktu A do punktu C, bo punkt B jest bez sensu. On albo nie działa w logice powieści czy świata, albo został wymyślony po wacku. Albo logika historii go nie wytrzymuje, albo postaci odmawiają zrobienia czegoś, co tam trzeba zrobić, bo to nie leży w ich charakterze. Trzeba wtedy zlokalizować i zmodyfikować ten element, który jest do pani. I to jest pół biedy, bo przynajmniej wiadomo, nad czym się pracuje. Największy problem jest na tym, jak coś trzeba wymyśleć i się kompletnie nie wie co. Może też być tak, że na przykład jest plan, on jest generalnie ok, ale jest tam fragment, którego nie możesz przejść. Mnie się to najczęściej z kolei zdarzało przy scenach, które są długie. Na przykład muszę mieć scenę, w której bohater melduje się w hotelu. Każdy się meldował w hotelu i każdy wie, że ta scena jest ekscytująca jak proktologia. No, przychodzi się do lady, tam jest jakaś recepcjonistka, trzeba wygłosić formułkę, że się miało rezerwację, albo że się nie miało, na przykład klucz, idziesz do windy, pokój jest taki albo szraki. Nuda. Nikomu się tego nie chce pisać, nikomu się tego nie chce czytać. Na taką scenę trzeba wynaleźć jakiś patent, coś, co w całej tej sytuacji tą scenę poniesie i będzie w jakikolwiek sposób atrakcyjny. Będzie się wymyśla takie cuda, na przykład tak recepcjonistka jest bardzo ładna. Bohater już się zachowuje inaczej, bo tam zaczynają trochę podrywać. Albo jest cudzoziemką i ani tu nie mówi w żadnym języku, nie można się z nią dogadać. Albo z kolei jest bardzo brzydka i nieuprzejma, albo coś tam, albo bohater musi się tutaj zameldować. Albo całą sytuację musimy podkręcić, to znaczy wszystko to jest ok, cała ta scena jest oczywista, ale te same punkty można wykonać na przykład z kulą w brzuchu i krwawiąc, starając się, żeby recepcjonistka nie zrobiła rabatu. I wtedy już to meldowanie się w hotelu zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Nie, no wtedy jest problem z zameldowaniem się w pokoju. Rozumiesz, dla akcji nie jest ważna recepcjonistka. Dla akcji jest ważne, żebyśmy wiedzieli, że bohater zamieszkał w hotelu i że ten hotel jest jakiś. Tylko to samo w sobie jest. No tak jak bywa tak, że nie wiem, bohater się z kimś umówił w knajpie, siedzi w niej i czeka i dalej jest nudno, przychodzi kelner, on zamawia kawę, potem drugą, no nie wiadomo co z tą sceną zrobić, ale ona musi być, dlatego że jest nam potrzebne, że bohater czekał i się nie doczekał, albo czekał i się doczekał, ale to jest potrzebne fabule. I wtedy znowu się wymyśla takie sztuczki, ale czasami trzeba to po prostu wyciąć. To znaczy wrzucamy faceta od razu do pokoju hotelowego i do diabła z tym celem meldowania się. I to czasem działa. Jeżeli za Boga nie jesteś w stanie opisać tej sceny, kiedy on się melduje, szuka parkingu, karta klucz nie działa, trzeba jechać z powrotem do recepcji, opieprzyć kogoś, bo to jest właśnie ten pokój, taki bzdury jakiś, no to po prostu to wycinę. Może takie sceny są potrzebne, że 20 stron masy tam czy... Nie, one są potrzebne dla nastroju. Znaczy, jeżeli książkę koniecznie trzeba rozpychać, to znaczy coś jest nie tak z pomysłem. To był pomysł na mikropowieść, a ty chcesz z niego zrobić trzytomową
koło się popeje i to się nie uzna. Nie da się zapomnieć. Nie tym sposobem. Nie, bo to ma taka ten wypychacz jest potrzebny na przykład do tego, że czasem musisz zwolnić. Przed chwilą była strzelanina, kogoś zabito, bohater musiał uciekać z domu, ścigają, jest cały roztrzęsiony. Trzeba dać odrobinę normalności, żeby sytuacja zwolniła. Fabuła nie może tak gnać od wydarzenia do wydarzenia, też się robi. Bo to jest zupełnie nierealistyczne. No, nawet Czekowi Ryczerowi zdarza się pójść coś zjeść, wziąć prysznic, tam coś. Nie może cały czas trzaskać po pysku różnych ludzi, bo to od tego odpadnie. Tak, tak się nie da skomponować opowieści. Ale czasami trzeba ją po prostu ściągnąć. No, to, co mi się zdarza bez przerwy, utknąłeś w środku i nie wiesz, co dalej. I to jest tak, że w takiej sytuacji albo nie masz planu, albo go właśnie skrzeniły. Znaczy, fabuła gdzieś pojechała w bok. Czasami jest wielu autorów, którzy piszą bez planu. Ja bym był przerażony, nie będę tu rzucał nazwiskami. Natomiast są tacy, tłumaczyli mi to. Po ich stronie jest jeden argument, że pisanie według szczegółowego planu jest nudne. To już jest buchalteria, jeżeli to wszystko ma w kubcikach, te kubki są gęsto, nie ma tych pustych miejsc, które wypełni taka swobodna fabuła. No to się to tak realizuje, już to przypomina szorowanie kibla, już tak się odfajkowuje kolejne punkty, się idzie krok po kroku. Nie ma żadnej wątpliwości, nie ma tak naprawdę pola do wyobraźni i do zabawy, bo to wszystko miało miejsce, kiedy się wymyślało plan i zapisywało punkty. Tak teraz trzeba napisać całe mięso. I tutaj musi być coś, co zaciekawi samego autora. Zresztą w procesie pisarskim są takie momenty, czasem człowieka poniesie opis czegoś. I wtedy zaczyna się wymyślać rzeczy, których przedtem nie było w tym komiksie. Albo dialog jedzie gdzieś w stronę nie do końca przewidzianą, bo w głowie symulujemy sobie dialog, no on zaczyna mieć dynamikę dialogu. Człowiek miał zaplanowaną replikę kogoś, okazuje się, że znacznie bardziej pasuje coś zupełnie innego i nagle zaczynają rozmawiać o czymś innym. Tu jest ta rada, zaskocz sam siebie. Tak. Tak, to między innymi na tym polega, bo to daje frajdę, bo wątpię, że się udaje. To pisarz w tym stanie najczęściej zaskakuje samego siebie tym, jak nędzne zdanie napisał. Albo jak bardzo do dupy jest ten dialog. Tu jest taki przykład, na przykład Mark Twain, proszę bardzo, kiedyś utknął chyba na 4 miesiące, póki w Huckleberry Finnie. Okazało się, że Huck i Finn gdzieś skręcili na tej Mississippi i się zgubili. Gdyż się zgubili dokumentnie, to sam Twain nie wiedział, co mają zrobić. I nawet nie wiedział, gdzie się zgubili, szczerze. Szczęście, że bywają też takie, mnie się to akurat nie zdarzyło, ale bywają takie sytuacje, które jest opisane tak. Masz okropne uczucie, że historia poszła w złą stronę dawno temu, na przykład 100 stron temu. I teraz tak, człowiek z czapki oczek w pewnym momencie, na przykład miał wymyślone zakończenie i ono się wydawało fajne. Ale w miarę jak rozwija się dynamika opowieści, ta historia coraz wyraźniej każdego dnia mówi nam, że tak naprawdę kończy się zupełnie inaczej, bo tak wynika z logiki tej historii. Miałem tak kiedyś z jednym opowiadaniem, ale to nie było tak, że coś spieprzyłem wcześniej, po prostu musiałem zmienić końcówkę, bo ta, którą wymyśliłem za pierwszym razem, była nieprawdziwa zwyczajnie. Była jakaś taka wysilona, sztuczna, ale jako założenie artystyczne wydawała się fajna, ale logika wydarzeń pokazywała, że nie może tak być. To się nie może dobrze skończyć, tylko się musi skończyć określoną katastrofą i już musiałem to tak napisać. Wtedy historia zrobiła się lepsza. No ale tutaj mamy do czynienia z przypadkiem, kiedy facet coś sobie wymyślił 100 stron temu, brnął uparcie w tą stronę, okazało się, że jest w ślepym zaułku i tak to nic z tego nie będzie. To jest rozwiązanie oczywiste, trzeba wypieprzyć 100 stron i pisać jeszcze raz, tylko że większość pisarzy wolałoby amputować sobie palec. To taka ciężka decyzja. Nie, no w ogóle pisanie czegoś jeszcze raz to jest coś najpotworniejszego, jeżeli człowiek straci beka albo coś w tym, ten, na przykład ma się napisać tylko pół rozdziału, ale jeszcze raz, a jak ono było udane, to ono się drugi raz tak nie uda, bo się nie trafi w te same kolejne umysły. To jest naprawdę jak tatuowanie samego siebie. Ten tutaj proponuje, że w takim razie można na przykład udawać, że nic się nie stało i zmierzać w stronę właściwego zakończenia, tak ona skróty po prostu. A potem to poprawić stopniowo w redakcji i kolejnych czytaniach. Co jest ryzykowne, albo cofać się po kawałku.
jest taka, że znudziliście się bohaterowie. No, ale prawda jest taka, że albo się nie znudzić. Co? Rozpoczynać. No dobrze, mam tu jeszcze parę punktów. Ale to powiedz, znudzili się bohaterowie, no to znaczy, że oni są do bani, trzeba ich zmodyfikować. Czasami jest tak, że nie trafiło się jeszcze na swojego głównego bohatera. Ci wszyscy, którzy tu są, to są tacy protagoniści, którzy zapełnią jakąś rolę, ale jeszcze się nie trafiło na swoją gwiazdę. Wtedy trzeba tego bohatera wymyślić. No, czasami to jest dobry moment, żeby zrzucić na kogoś szatę. Tak, jakoś modyfikować ich zachowanie, kopnąć ich w dupę i zobaczyć, co zrobią. Doskonała okazja, żeby wypróbować jakieś nietypowe sposoby skrzywdzenia. Tak, no zrzucić mu szafę pancerną na głowę na przykład. Albo sprawić, żeby go porwano i zamknięto w piwnicy i zobaczymy, co wtedy zrobi. Może się ocknie, jakoś coś z niego będzie. Kolejny przypadek to jest to, że oczami wyobraźni widzimy argumenty, jakimi będziemy krytykowani po skończeniu tej historii w przyszłości, więc to człowieka paraliżuje. Istnieje zjawisko, które jest nazywane wewnętrznym krytykiem. I to dobrze, że istnieje, bo on nam podsuwa wątpliwości, ewentualne dziury w tym, co robi. I tutaj są następujące paradoksy. No jeżeli przyjmiemy, że ten wewnętrzny krytyk w głowie ma rację, to trzeba z tym czasem uświadomić, że to nie jest tak, że objawił nam się duch przyszłego krytyka z internetu. Taki człowiek nie istnieje. To jest coś, co mam w głowie. A teraz, skoro w głowie mam takie argumenty, to może po prostu to popraw teraz, jest czas, tak? Skoro tak dobrze wiesz, że to jest słabe. Tylko, że w swoim czasie, na etapie zabierania się do pracy, kiedy to wszystko ma formę szkieletową i szkicu, jeszcze będzie obracane w głowie i poprawiane, takiego awanturującego się wewnętrznego krytyka ten autor zaleca zagłuszyć fińskim death metalem. Istnieje inny problem, jakbyście się zdziwili, jakie to częste. Nie umiesz znaleźć właściwego słowa. Jednego słowa, które cię blokuje, albo zdanie. Rada jest bardzo prosta. Napisz byle jakie słowo i jedź dalej. Poprawisz w redakcji. Kolejny problem. Historia w głowie była świetna, jak się ją przelewa na papier, to wygląda coraz gorzej i właściwie całkiem marnie. Więc może wewnętrzny krytyk się znowu zameldował, może mieć rację i wtedy czasem warto to wyrzucić, tylko nie należy się poddawać. Nie należy się poddawać. Za wcześnie w każdym razie, bo może być tak, że trzeba się coś cofnąć z treści. Na przykład napisać sobie streszczenie historii, to właśnie czy ona się działa jako taka syntetyzowana, czy się trzyma kupy. Sprawdzić, gdzie powinny być punkty zwrotne. No, może znaleźć inny punkt widzenia, kto inny powinien na nią patrzeć, z innego punktu widzenia, może inna narracja. No, i ostatnie, człowiek ma dość na etapie poprawek i redakcji. Się nic nie da przyspieszyć, to jest żmudna orka, po prostu najlepiej jest dać komuś, kto spojrzy świeżym okiem. Chciałam zapytać, czy Wy, będąc w takiej wspaniałej sytuacji, żeby Wy jesteście pisarzami, robimy sobie duże mózgi. Tak. Ja spojrzę na Twoje, ale to... Tak. Ja to zawsze w trakcie pisania sobie dajemy to do przeczytania i konsultujemy się też, jeżeli jest konkretny problem. Że naprawdę nie wiem, jak zabić smoka, tak? A nie może to być banalne i numer z szepczykiem, gratewką odpada na miejscu. To czasami rozmowa pomaga. Znaczy, mają potrzeba 5 pomysłów, ja mówię, że świetnie, wymyślam 7 i robię smoka. O, no dobra, idźcie na to otwarcie. I życzę wszystkim, żeby was to